Procent oznacza dokładnie przez 100. Procent, cent, czyli przez 100. Jeśli ktoś mówi Wam 7%, czyli 7%, 7%, to znaczy 7 przez 100. 7 przez 100, czyli 7 setnych. Sprawdźmy, czy potrafisz zapisać ułamek 0,601, czyli 61 tysięcznych, jako procent. Żeby łatwo podać procent, dobrze jest mieć ułamek zwykły z mianownikiem 100. Gdy ten ułamek zapiszę w postaci ułamka zwykłego, to otrzymam 601 tysięcznych, tak jak to przeczytałam przed chwilą. 601 tysięcznych. Co zrobić, żeby na dole było 100? Należy podzielić licznik i mianownik przez 10. Ten licznik podzielę trochę nielegalnie przez 10. 601 podzielić na 10 to jest 61/10. 1000 przez 10 to jest 100. Dlatego mówię, że nielegalnie, bo tak naprawdę nie praktykujemy takiego zapisu ułamek zwykły połączony z ułamkiem dziesiętnym. Ale na potrzeby wytłumaczenia procentów mogę tak zapisać. Zatem 601 tysięcznych to 61/10%. To się równa 60,1, czyli 61/10%. Podam Ci taki szybki trik. Jeżeli masz ułamek dziesiętny, to wystarczy, że pomnożysz go przez 100 i otrzymasz procent. Czyli pokażę tutaj pod spodem. Możesz wziąć ten ułamek dziesiętny, pomnożyć go przez 100%, czyli przez całość. 100% to jest 1, czyli nie zmieniasz tutaj wartości. Otrzymujesz 601 tysięcznych razy 100 to jest 60,1. Przesuwasz przecinek o 2 miejsca w prawą stronę. Procent zostaje, czyli to jest 61/10%.